PiS obiecuje, że są darmowe leki. Czy ma pani? Nie, proszę pana. Ile pani płaci? Nie mam, proszę. Ale ja też jestem emerytka, jestem chora. Mam 64 lata. Ale czy ma pani te darmowe leki, czy nie? Nie mam, proszę pana. Nawet tanich leków? Dzisiaj mogę pokazać paragon 140 zł. Za leki? Za leki. Mam teściową, co ma 97 lat i nie ma żadnego darmowego. Nie ma nawet jednego? Jednego, bo nie ma takiej choroby. Trzynastki, czternastki, przekonałem czy nie? Te emerytury dodatkowe, 2200, chce pani czy nie rządu, czy coś innego? Nie, proszę pana, mam kolegę, który 50 lat pracy tak. i ma dobrą emeryturę. Tak. I przez to, że on pracował 50 lat pracy, nie dostał ma całej. Teraz karę, w ogóle nie dostał. W ogóle czternastki nie dostał. Bo ma za dużo. No tak. To, a dostają ci, co im się 5 lat chciało pracować więcej, nie? Czy to jest uczciwe według pani, że ktoś mniej pracował, to więcej dostaje więcej? Bo dlatego on pracował 50 lat tego i nie ma. Ja tak samo jestem wdową. Tak. Czy jest dla wdów jakieś są jakieś dodatki? Nie ma, proszę pana. Moja emerytura leży gdzieś. Po mężu, bo mi mąż tak, umarł. Tak. Nawet nie mam 100%, tylko 85%. 85% pani ma? 80%. Wszyscy tak ale mają. Ale dlaczego nie 100%? A to wszyscy tak mają. Nie wiadomo. Takie są przepisy. 800 plus. Komu dawać, komu nie? Z tych młodych. Pracującym, biednym, bogatym, wszystkim. Dla mnie to powinny do 2 lat, bo rozumiem, dziecko czy coś tego, a potem niech idą do pracy, ileś tych godzin mogą popracować, bo jak nie, to zasiłek im zabierać. Czy jest na kogo głosować? Ostatnie pytanie. Proszę? Jest na kogo głosować, czy nie ma? Kogo pani tak poleca? Znaczy jest na kogo głosować, żeby PiS nie wygrał. Byle nie PiS? Byle nie PiS. Tusk mógłby wrócić na przykład koalicja? Dla mnie tak. Ale czym przekonuje? Proszę? Czy jakie takie plusy mają koalicja? Że liczy się drugi człowiek. Dzień dobry, czy oglądała pani wczoraj debatę na TVP, sonda internetowa? Jak pani ocenia tą debatę wczorajszą, polityczną, wyborczą? Kto wypadł dobrze, kto źle? Mówić panu, nie. Tajemnica. Tajemnica, dobra, ale niech pani poczeka 30 sekund, poza polityką. Czy ta 13 pomaga 14 na przykład? Oczywiście. Oczywiście, nam starszym bardzo. Czy pani zadowolona jest ogólnie z działań rządu, czy nie? Jestem. Lepiej niż za platformę dla pani? Oczywiście. Dobra, dziękuję. Przepraszam o pytanie, czy wybierają się państwo na wybory? Czy zachęcają państwo do wzięcia udziału w wyborach? Tak. Jaki obowiązek to jest obywatela, obywatelski? Oczywiście, że tak. I trzeba na PiS głosować wszystkim. Na PiS, tak? Tylko na PiS. Oglądał pan wczoraj debatę, kto wypadł najlepiej? Ja wypadł Tusk, jak Morawiecki. Morawiecki najlepszy był. Najlepiej wypadł. A Tusk jak wypadł na przykład? Jest w ogóle z polityki powinien się wycofać. Całkowicie. A się pan już z jego rządów? Sprzedał Polsk, pół Polski, sprzedał poprzednie, tary się pcha do polityki. A teraz jak się panu żyje? Te 13, 14 pomagają? Pewnie trzeba tak. Głosować na mniejsze zło. Czy na kogo? Partia rządząca. Mniejsze zło. No. To jest to. To jest to, tak? Partia rządząca, mniejsze zło. Powtórzą już na całym osiedlu. I nie pomogą. No. Zobaczymy, okaże się 15. A Tusk ma jakieś szanse koalicji, jak pan myśli?